Witam was, bracia i siostry. 12 lat temu przyszłam właśnie pod ten krzyż tu. Przyjechałam z ośrodka odwykowego z Bulowic. Byłam alkoholiczką. Życie moje było straszne. Psychika zniszczona. Ja piłam w ukryciu. W sumie ludzie, którym mówię teraz świadectwo, to nie wierzą. Po prostu nawet moja mama nie wierzy w to, że ja byłam człowiekiem uzależnionym. 3 razy Bóg, którego ja kiedyś znałam, co niedzielę w kościele katolickim byłam, 3 razy uciekłam od śmierci, po prostu, i to poważnie byłam na łożu śmierci, a za 4 razem sobie chciałam odebrać życie. I na to Bóg nie pozwolił. W wielkiej miłości stoję tutaj i w wielkiej miłości przyszłam po ten krzyż. Pan mówił tak, przyjdźcie do mnie wszyscy, umęczeni, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. I wielkie ukojenie mi Bóg dał. Wielkie przyszłam, nie umiałam się modlić. Usłyszałam wołanie, Panie Jezu, przecież ja wiem, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu, ale ja Ciebie w ogóle nie znam. Przyszłam tu, tam w kącie dosłownie stałam i klęczałam i mówię, nie umiem się modlić. Jedynie co umie, to tylko Ojcze Nasz. I Pan, i brat Tadziu, który z dzwoneczkiem dzwoni, modlił się, bardzo mocno się modlił o mnie. I ja po tym wszystkim, wielki płacz, wielkie oczyszczenie, w życiu tyle się nie wypłakałam, co 2 godziny dosłownie płakałam. I radość w sercu, przeogromna radość w sercu. Także jak wróciłam do Bulowic, ja wiedziałam, że coś się ze mną stało. Ja wiedziałam, że jestem wolnym człowiekiem. 2 tygodnie wcześniej wyszłam z tego odwyku. Przyszłam do domu, a wszyscy na mnie patrzyli jak na nienormalną. Mój mąż też mi mówił, dobrze, dobrze. Ja zaczęłam czytać Biblię. Jeszcze mam 30% tylko widzenia w oczach, z takimi oczami się urodziłam. I żyję do dzisiejszego dnia z takimi oczami. Także lekarze już mi powiedzieli, że mają 40 lat, mogę w ogóle nie widzieć, a ja już mam 20 lat więcej jak 40 i widzę dalej. I jeszcze wam muszę powiedzieć, że codziennie czytam Biblię. Rano, wieczorem, bo to jest moje życie. To jest mój pokarm duchowy, którym się karmię naprawdę. I co wam muszę powiedzieć? Zniewolona byłam nie tylko alkoholem, ale i tytoniem. Bardzo dużo paliłam. Ja i mój mąż. Ja piłam w ukryciu, a już nie mogłam się ukrywać. Bo ja w nocy piłam, alkohol miałam w lodówce. W zamrażalniku. W nocy piłam, później już się nie mogłam ukrywać. To ciągłam męża na różne libacje, żebyśmy szli. Bo wtedy żeśmy sobie razem popijali. I także w sumie to i mąż by był uzależniony. Ale Pan to wszystko tak pokierował, że znalazłam się właśnie w tych Bulowicach. I dziękuję Bogu, że tam byłam, bo ja Boga poznałam dopiero właśnie tutaj. Ale jak wróciłam z Ustronia, to nie było to, że dziękuję bardzo, ja przyjęłam Pana Jezusa, ale ja tak naprawdę, naprawdę Boga przyjęłam w domu, na kolanach, wołałam, mówię, Boże, czy Ty naprawdę mnie uwolniłeś? Czy ja jestem wolnym człowiekiem? Taką miłość, jak przeżyłam do Boga, tą pierwszą miłość, to jest coś wspaniałego. To nawet nie ma takiej miłości do mężczyzny. I muszę wam powiedzieć, że jestem wolnym człowiekiem od nikotyny, od alkoholu. Język mój bardzo był brudny, bardzo brzydko mówiłam. W jednym momencie zostałam uwolniona z wszystkiego. 12 lat kroczę, to nie chodzi o lata. Ale Pan jest ze mną na co dzień. Ja idę ulicą, ja potrafię się modlić, rozmawiam z Bogiem i to jest moje życie. Ja żyję wnętrzem moim. Moje wnętrze jest czyste, nie mam żadnych zranień, a przechodzę różne problemy, bo żyję normalnie na tym świecie. Ale
Pan wyprowadza z wszystkiego. Umiem rozmawiać z mężem, umiem przebaczać. Wszystkim przebaczyłam, których zranienia miałam, bo ja raniłam i mnie raniono. A teraz wspaniałe życie. I naprawdę, którzy tu pierwszy raz jesteście, otwórzcie głęboko serca na Pana, bo On może, On wszystko może. A ja teraz jestem odsłoną Jego. Jak ten psalm 91 mówi, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja, twierdzo i Zbawicielu mój. Ten Zbawiciel jest dzisiaj tutaj i otwórzcie głęboko serca.